Cześć, dzisiaj wybrałam się na stację kolejową Sarnaki, a Sarnaki znajdują się w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Sarnaki. Także dobrze, powiem, że spieszę na prezentację. Po prostu zobaczymy. Z tego intra, stacja Sarnaki wyposażona jest w jeden peron, dwie krawędzie, dwa tory, oświetlenie, ławki, proszę bardzo. Oprócz tego za mną jest wiata i śmietnik. Także no, stacja taka, peron jest niestety niewyremontowany. Proszę bardzo, monitoringu na razie nie widzę, ale nie mówię, że nie ma, nie mówię, że jest. Po prostu na razie mówię, że nie widzę. Przenosimy się dalej. Tutaj mamy szlak na Siedlce i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Platerów. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Czeremchę i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Fronołów. Tutaj mamy rozkład jazdy, który nie powala na kolana, ale też nie jest jakiś bardzo tragiczny. Co nie zmienia faktu, że jestem mega zawiedziony, że jak jestem tutaj o godzinie 12.44 teraz, to jedzie tutaj tak mało pociągów. Jedzie tutaj, jestem tutaj, jest 12.43, mam mieć odjazd do Czeremchy, ale się oczywiście spóźnił. Potem dopiero jest kolejny pociąg o 14.00 dopiero, więc to rozkład jest tragiczny. Przynajmniej w godzinach szczytu. Także dobrze, zapraszam do ciekawostki. Na tle szlaku na Siedlce ciekawostki na temat miejscowości Sarnaki. Gmina Sarnaki otoczona jest przez wszelkiego rodzaju lasy, co tam widać w oddali. Bardzo ciekawostka, druga w latach 1975-1998 Sarnaki należały do województwa bielsko-podlaskiego. Śmieszna nazwa, pierwsza się spotykam z taką nazwą, także dobrze, to już byłam tyle. Z tego miejsca z Dawodla, Sreacja Mati 08, cześć!